Witam Was serdecznie. Kolejne wyjazdowe studia Tour de Tour, tym razem w Bydgoszczy, bo moim gościem jest Karolina Kumięga. Witam Cię. Witam. Karolina, tu w Bydgoszczy rozpoczynałaś swoją przygodę z kolarstwem. Tak, dokładnie. To był rok chyba 2012, kiedy zapisałam się do mojego pierwszego klubu, Romet Renek z Bydgoszcz. Pamiętam, trener jeździł po okolicznych szkołach, był też właśnie w mojej szkole podstawowej w Kotomierzu, no i szukał chętnych do kolarstwa. I pamiętam, że przyjechał wtedy na taki właśnie nabór z rowerem i z rolką. Każdy mógł spróbować jeżdżenia na rolce. Pamiętam, że tam dużo dzieciaków od nas próbowało, też próbowałam. Nie było wcale lekko, nie szło to dobrze na początku. Ale postanowiłam, że chcę spróbować. Zawsze chciałam jakiegoś sportu spróbować, więc zapisałam się. Duża grupa z mojej szkoły się zapisała. No i tak zaczęło iść to całkiem nieźle. Bardzo mi się spodobało. Dobrze mi szło na treningach. Jakby z każdym tygodniem, z każdym miesiącem lepiej. Inni koledzy tak troszeczkę zaczęli rezygnować, a ja gdzieś to załapałam, tego bakcyla. No i tak zostałam. Ktoś poza tobą jeszcze został z tej pierwszej grupy, czy nie? Może przez pierwszy rok, czy może nawet 2 lata, a potem już nie. No bo to jest trudny sport. Jest trudny, ale gdzieś myślę, że jak po prostu się to załapie i się zakocha w kolarstwie, to się w nim zostanie. No jesteś dobrym dowodem na to, że można z tego Kotomierza dojść do poziomu World Touru, bo jeździłaś najpierw jeździłaś w Romecie, później był Pacyfik, tak? Tak, pierwsze 5 lat w Romet Renek z Bydgoszcz, później od juniorki przeszłam do toruńskiego Pacyfiku, pod wodzą tam byłam Leszka Szyszkowskiego. No i tam było właśnie kolejne 5 lat. I tam myślę, że zaczęłam się uczyć takiego bardziej dorosłego kolarstwa, no bo w Romecie to były te najmłodsze kategorie. Czasami to była bardziej chyba jeszcze zabawa, a w Pacyfiku już zaczęły się poważniejsze starty, pierwsze zagraniczne starty i takie poważniejsze podejście do kolarstwa. Tam myślę, że trener Szyszkowski dużo też mnie nauczył. No i po tych 5 latach w Pacyfiku podpisałam mój pierwszy zawodowy kontrakt. No właśnie, bo 2 lata temu miałaś taki moment, kiedy powiedziałaś sobie w te albo we w te, tak? Czyli albo tak. Podpisuję za granicą kontrakt, albo kończę z kolarstwem. Tak, w 2021 roku postanowiłam, że wóz albo przewóz, że chcę podpisać zawodowy kontrakt, a jeżeli nie, to chyba nie chcę dalej ścigać się w Polsce. Chcę po prostu zrobić krok naprzód. I no postawiłam sobie chyba takie trochę właśnie ultimatum i zaczęłam dążyć do tego celu, żeby podpisać ten zawodowy kontrakt. Miałaś jakiegoś menadżera, czy sama wszystko załatwiałaś? Początkowo sama, a później zaczęłam pracować z Anią Moską. Jestem z nią do tej pory. I to był kontrakt z Walkarem. Czyli tak. Ten pierwszy próg, to jeszcze nie był World Tour? Tak, to był ten pierwszy krok i myślę, że to była najlepsza możliwa decyzja, najlepszy team, do jakiego mogłam trafić w tamtym momencie, bo trafiłam na naprawdę cudownych ludzi, którzy świetnie się mną zaopiekowali i bardzo dużo się od nich nauczyłam, więc myślę, że to było takie bardzo dobre przygotowanie z przejścia z polskiego podwórka do World Touru. No i wtedy już przyszły jakieś sukcesy, przyszły jakieś dobre wyniki. Czy to też było spowodowane tą atmosferą i tym, że byłaś gotowa po prostu już na takie ściganie? Na pewno, no, idąc do Walkaru, miałam taką niepewność, ale okazało się, że byłam dobrze przygotowana na to przejście. Myślę, że ten okres w Pacyfiku to na pewno nie był stracony czas, tylko dobrze przepracowane lata. Więc tak naprawdę w Walkarze ten sezon mogę oceniać na plus. Na pewno to jest duży przeskok z polskich wyścigów na tak naprawdę największe wszystkie wyścigi na świecie, bo Walkar no, miał taki sam kalendarz jak ekipa World Tourowa, bo byliśmy najlepszą ekipą kontynentalną. Więc był to duży przeskok, ale no tak jak mówię, trafiłam na takich ludzi, którzy dużo mnie nauczyli i świetnie się mną zaopiekowali, pokazali mi ten świat zawodowego kolarstwa, że myślę, że jakoś tak tego nie odczułam.
No i później przyszło przejście już na ten najwyższy poziom, już wyżej nie można w zasadzie, no można by jeszcze do SD-Works przejść, ale dobrze. ale weszłaś na ten poziom World Touru, ekipa UE Team ADQ, tak to się wymawia. I powiedz, tutaj było jeszcze jakieś zderzenie, czy już nie? Czy już byłaś absolutnie gotowa na ten World Tour? Było zderzenie. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl, to chyba sama struktura ekipy. Bo tak naprawdę w Walkarze mieliśmy dwóch dyrektorów, chyba trzech mechaników i dwóch, trzech masażystów. A na tutaj w UAE mamy tak naprawdę kilkadziesiąt osób razem. Na przykład mogę porównać Giro z zeszłego roku, gdzie było z nami chyba razem sześć osób obsługi, a w tym roku było z nami 21 osób obsługi, więc to na pewno jest duży szok. Czasami to aż jest takie może troszeczkę przytłaczające i generuje jakiś taki aż wewnętrzny stres. No tak, ale to myślę też jest troszkę pochodna tego, że jednak to kolarstwo kobiece bardzo mocno idzie do przodu z roku na rok. Tak, no tak naprawdę ścigam dopiero się 2 lata zawodowo, więc nie mam też takiego może odzwierciedlenia porównania, jak było, nie wiem, 4-5 lat temu, ale myślę, że zmienia się bardzo, bo tak naprawdę widać różnicę pomiędzy tym, co było rok temu, co jest w tym roku. I na przykład, co będzie w przyszłym roku, bo widziałyśmy już kalendarz i jest tak naprawdę mnóstwo nowych wyścigów. Ten kalendarz jest naprawdę coraz większy, więc no, zmienia się na pewno. Te 21 osób, no z jednej strony można powiedzieć fajnie, no fajnie, że mamy tyle obsługi i wszystko ma kto zrobić, ale z drugiej strony rzeczywiście czasami to chyba takie zamieszanie lekkie się robi. Czy każdy ma co robić z tych 21 osób, czy to tak jest? Nie jestem pewna, bo tak naprawdę no nie wchodzę gdzieś nie wiem do końca, kto jaką ma rolę, znaczy okej, wiem jakby kto jest kim, ale kto jakie ma zadania, nie do końca wiem, jak to wygląda. Myślę, że jeżeli byłoby tych osób mniej, też byłoby wystarczająco, ale no rozumiem też, że ekipa chce być jak najbardziej profesjonalna i stwarzać jak najlepsze warunki. Myślę, że to też jest może kwestia takiego przestawienia się trochę mentalnego, bo myślę, że w kobiecym kolarstwie to jest wciąż jakaś nowość. Właśnie na tym Giro to chyba my byliśmy najliczniejszą ekipą, jeżeli chodzi o obsługę. Wiem, że u mężczyzn to jest coś normalnego, u nas jeszcze nie. No powiedz mi, bo spotkaliśmy się w Bydgoszczy z okazji spotkania kolarskiego, które było wczoraj w hali targowej. Zresztą mnóstwo ludzi, to bardzo, bardzo fajne. Bardzo. Tak, cieszę się bardzo, jestem dumna z miasta. Pozytywne wrażenie, ale powiedziałaś podczas tego spotkania taką jedną rzecz, która mnie zaciekawiła, że to kolarstwo kobiece, jak rozmawialiśmy sobie o SD-Works, o tej dominacji, że ono ciągle jeszcze nie jest tak do końca poukładane, że SD-Works właściwie w tej chwili wygrywa tym, że tam jest taktyka, że tam jest współpraca, że te dziewczyny potrafią ze sobą jeździć, że to jeszcze nie jest takie normalne w kobiecym kolarstwie. Tak, czasami mam takie przemyślenia, że kobiece kolarstwo nie jest jeszcze aż tak bardzo taktyczne, że bardziej jest taka selekcja, gdzieś potem tworzy się taka już ta wyselekcjonowana grupa i gdzieś tam po prostu to się rozgrywa, ale nie ma może tak dużo takich taktycznych zagrań między ekipami. No na pewno SD-Works zdecydowanie przoduje w tym, bo oni świetnie potrafią to robić, wykorzystać z każdą swoją zawodniczkę. Widać, że często mają na wyścig taki naprawdę bardzo przemyślany plan, że widać, że to było zaplanowane, żeby dokładnie w tym momencie na przykład zrobić rant, w tym momencie zaatakować, że to nie są jakieś przypadkowe ruchy. Że to było wcześniej umówione i zaplanowane, więc myślę, że oni po prostu są świetnym przykładem, ale rzeczywiście nie we wszystkich ekipach. Myślę, że to jest na tak dobrym poziomie. A myślisz, że to troszkę nie zabija atrakcyjności kobiecego kolarstwa, jak ono się stanie aż tak taktyczne? Zawsze się mówiło o kobiecym kolarstwie, ja tak też często mówiłem, że ono jest takie bardziej intuicyjne, że ono jest właśnie bardziej, że wy jeździcie tak, że jak poczujecie, no to po prostu się atakujesz. No, tak jeździła trenerka kadry Gosia Jasińska zawsze i gdzieś takie było to kolarstwo kobiece.
Tak, no myślę, że z jednej strony tak, kobiety są może bardziej emocjonalne i przez to może właśnie w ściganiu też robimy to trochę inaczej niż faceci. Myślę, że na pewno też męskie kolarstwo jest bardziej wyspecjalizowane i u nich wszystko jest naprawdę poukładane od A do Z. U nas jeszcze są czasami właśnie bardziej takie może dzikie ruchy w wyścigach. Kasia nie wiadomo, też tak jeździ. Ona, tak, dokładnie. No jak spędzi noga, to jedzie. No. Tak, tak, tak. Więc może masz właśnie rację, że to jest też dobre, że tak to wygląda u nas. No tak, myślę, że gdyby ono się stało tak samo taktyczne i poukładane jak męskie kolarstwo, to troszkę straci uroku. No tak, bo no, był taki okres, że mocno tak naprawdę kibice zaczęli narzekać na męskie kolarstwo, że to nie jest to co kiedyś, że wszyscy po prostu ścigają się z słuchawką i dyrektorzy z wozów technicznych sterują nimi. Myślę, że teraz te ostatnie sezony i te walki Pogaczara z Winigo na Turze, czy Van Der Poel z Van Aertem, to trochę tak przełamało to i naprawdę to jest, myślę, jakaś nowa epoka teraz w kolarstwie. Osobowości się pojawiły, tak, no, to jest tak, zawsze tak. potrzebne. Tak, skończył się Sagan, niestety, no to się pojawili kolejni. Tak, więc no, coś w tym jest na pewno. Oglądasz męskie kolarstwo, męskie wyścigi? Oglądasz? Tak. Dużo oglądam. A kobiece też? Jak nie jeździsz, to oglądasz? Tak, tak. Kobiece też. No, kobiece to praktycznie chyba wszystkie, których nie jadę, to oglądam. Męskie zależy. Staram się, tak, ale nie zawsze znajdzie się czas, no bo dużo jest tych wyścigów. Dużo jest. Dużo jest tych wyścigów, tak. Powiedz mi, co do tej pory jest twoim największym sukcesem w kolarstwie? To, że wytrwałaś, czy jakiś sukces konkretny? Chyba to, że podpisałam World Tourowy kontrakt, bo to zawsze było jakieś marzenie, ale no nie wiem, z 5-6 lat temu nie powiedziałabym na pewno, że do tego dojdę. Więc myślę, że to. Powiedzmy od razu, że podpisałaś na przyszły rok także kontrakt, już masz przedłużony, pozostajesz w swojej ekipie, pozostajesz na poziomie World Touru. Znasz swój kalendarz, znasz swoje plany już na przyszły rok, czy to dopiero będziecie omawiać? Dopiero będziemy omawiać. Wiem tylko, że prawdopodobnie będę zaczynać sezon Mistrzostwami Europy na torze, które są już 10 stycznia. No właśnie, a jaka ekipa podchodzi do toru? Nie każdą imprezę torową łatwo jest łączyć z naszym kalendarzem. Generalnie, jeżeli chodzi o najważniejsze imprezy, jak Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, z tym nie ma raczej problemu. Ale na przykład, jeżeli już chodzi o Puchary Świata, które i w tym roku, i w przyszłym będą wiosną, czyli wtedy, kiedy są klasyki, kiedy ten kalendarz jest mocno napięty, no z tym jest większy problem. Więc na miarę możliwości. Czyli nikt ci nie zabrania, ale też z drugiej strony jednak najważniejsza jest szosa. No tak, na pierwszym miejscu jest kalendarz ekipy i wyścigi z ekipą, a no w wolnych lukach jak najbardziej mogę jeździć na torze, ale no zależy, jak to uda się zgrać. A jakie cele na ten przyszły sezon, takie twoje osobiste? Co byś chciała? Jak byś chciała, żeby wyglądał twój kalendarz i w co celujesz? Cele. No, przyszły rok to jest rok olimpijski i na pewno Igrzyska Olimpijskie to jest marzenie każdego sportowca i też moje. I myślę, że taki realny cel, do którego będę dążyć. Więc na pewno byłoby bardzo fajnie pojechać do Paryża. Myślę też o Paryż-Roubaix, bo myślę, że to jest mój ulubiony klasyk. Jak powiedziałaś wczoraj, wierzysz, że możesz wygrać kiedyś ten wyścig. Tak, myślę, że to jest otwarty wyścig, gdzie nie tylko ważne są mocne nogi, zimna głowa, ale też dużo szczęścia. Więc dlaczego nie? A słabe strony Karoliny Kumięgi? Słabe strony Karoliny Kumięgi. Nad czym jeszcze musisz pracować? Myślę, że na pewno jazda w dużych górach. To jest coś, gdzie no wiem, że nie jestem też typem górala, ale wiem, że mogę na pewno zrobić jakiś progres na podjazdach. Na tym chciałabym się też skupić i na tym będę pracować tej zimy. Więc myślę, że to tak naprawdę na każdej płaszczyźnie zawsze są rezerwy i wszystko można zawsze poprawiać. Przerwę miałaś długą? Jeszcze jestem w trakcie. Jeszcze jesteś w trakcie. A kiedy skończyłaś? Znaczy, kiedy zaczęłaś przerwę? Tak naprawdę po moim ostatnim wyścigu w Chinach, który był
17 października. No to nie tak dawno. Potem jeszcze mieliśmy bootcamp, zgrupowanie integracyjne w Emiratach. Tam byliśmy kilka razy na rowerze, ale to były bardziej takie przejażdżki. No i od powrotu do domu roweru nie tykam. Do wczoraj. Tak, wczoraj. Wczoraj byłam na 2 godzinki pierwszy raz. I kiedy zaczynasz przygotowania? Mniej więcej od przyszłego tygodnia. Teraz będziemy się przeprowadzać do Girony i już po przyjeździe tam na miejsce chcę na spokojnie rozpocząć przygotowania. A dlaczego na Gironę się zdecydowałaś? Dlaczego na Gironę? Bo taka kolarska? Na pewno właśnie też to, że tam mam po prostu dużo znajomych. To jest jeden aspekt. Drugi, już od dawna myśleliśmy z moim narzeczonym, żeby przeprowadzić się gdzieś, albo chociaż na zimę przeprowadzić się do czegoś cieplejszego, no bo w Polsce nie zawsze łatwo jest przygotować się do wiosennych klasyków. Czasami mamy w miarę łagodną zimę, że można pojeździć, no ale czasami spadnie śnieg i przymrozi. No i to, no wiadomo, nie jest to samo, co jeżdżenie w Hiszpanii. Akurat tutaj w naszym rejonie też no, nie mamy gór. Mamy kilka podjazdów w rejonie Wisły, ale to są takie belgijskie, można powiedzieć, że do kilometra, może półtora strome. No ale no, to nie jest to samo, co kilkukilometrowy podjazd. Więc tak, no padło na Gironę. Jeszcze ci zapytam o Gienię Bujak. Od Gieni się czegoś uczysz? Jesteście w jakimś bliskim kontakcie, czy nie? Na pewno zawsze fajnie mieć Polkę w ekipie, porozmawiać z kimś po polsku. Gienia ściga się naprawdę od wielu, wielu lat na najwyższym poziomie, więc ma ogrom doświadczenia. Zawsze jakieś trafne spostrzeżenia i jakieś rady ma, więc na pewno bardzo cenię sobie to, że Gienia jest moją koleżanką w ekipie. Fajnie, że teraz też będzie Dominika. Jest jeszcze mąż Gieni, Miłosz, więc trochę nas będzie. Czyli będzie z kim po polsku porozmawiać. Będzie, to na pewno. No, Dominika to myślę też dobre wzmocnienie ekipy. Tak. Cieszę się bardzo, że będziemy się razem ścigać. Nie miałyśmy wcześniej okazji, oprócz kilku wyścigów z kadrą, więc no, cieszę się. Tak naprawdę coraz więcej jest Polek w ekipach, bo w przyszłym sezonie to będzie chyba 8 w samym World Tourze. Chyba jeszcze Wiktoria Pikulik doszła, tak. Więc to chyba rekordowa liczba, tak mi się wydaje. Więc no, tylko się cieszyć, że... Czujecie się taką siłą polską w tym peletonie? Myślę, że to chyba dopiero przychodzi. Jesteśmy teraz w tym procesie dopiero uświadamiania sobie, że my naprawdę nie jesteśmy gorsze niż Włoszki, niż Holenderki. Myślę, że tak naprawdę z roku na rok może być tylko lepiej, bo tak naprawdę większość z nas jesteśmy jeszcze młodymi zawodniczkami i myślę, że dużo przed nami. I mam wrażenie, że jako drużyna też jesteście zgrane. Czy mówię o reprezentacji teraz, że to jest taka zgrana paczka. Też mi się tak wydaje. Tak naprawdę te ostatnie imprezy mistrzowskie w tym roku i w zeszłym roku pokazały nam, że my też możemy grać nasze karty, że możemy jakoś próbować rozgrywać wyścig po naszemu, nie tylko patrzeć na to, co będą robić inne nacje. Może jeszcze nie do końca w to uwierzyłyśmy, że możemy to robić, ale na pewno te ostatnie imprezy gdzieś tam pokazały nam, że w niczym nie odstajemy. Powiedziałaś mi, że UAE chce być najlepszą ekipą na świecie. No każda ekipa chce być najlepsza na świecie, ale co myślisz, że trzeba zrobić, żeby doszlusować do tego poziomu, na którym jeździ SD Works? Czy to jest właśnie kwestia tej taktyki, czy to jest kwestia wzmocnienia składu? No bo wiadomo, no tam też jeżdżą fantastyczne zawodniczki, jakby cała ta światowa czołówka, właściwie śmietanka się tam zebrała, ale czy to jest kwestia składu, taktyki, czy to jest kwestia takich jakichś drobnych elementów, jak czasem mówią, no nie wiem, jak Michał Gołaś chociażby wczoraj mówił o tym, że tu te kwestie właśnie diety, dopracowania różnych szczegółów, żeby dojść na ten poziom. To pytanie zadają sobie chyba wszyscy dyrektorzy i trenerzy z innych ekip. Myślę, że wszystkie te czynniki tak naprawdę, które wymieniłeś, są ważne. No rzeczywiście mają najlepsze po prostu topowe zawodniczki jak Wollering, Kopecky, Rosser, Vibes. Tak naprawdę z tą czwórką możesz wygrać każdy wyścig.
Więc no to jaki mają skład, to jest jedna sprawa. Druga to rzeczywiście są bardzo profesjonalni, mają wszystko dopracowane na najwyższym poziomie, od kalendarza przez, nie wiem, odżywianie, suplementację, treningi. Widać, że naprawdę wszystko to dobrze u nich pracuje. Nie ma zbyt wielu pomyłek. No i to potem daje rezultaty na wyścigach. Karolina, bardzo Ci dziękuję. Dobrego sezonu. Jeszcze na razie trochę Ci poprzeszkadzałem w odpoczywaniu, ale mam nadzieję, że nie za bardzo, że jeszcze, nie za jeszcze się na odpoczywasz chwilę. No i dobrego sezonu i tych igrzysk przede wszystkim w Paryżu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.